Robiliśmy SPO, tak jak Państwo pamiętacie. My mówiliśmy, że żeby utrzymać poziom przychodów na takim poziomie satysfakcjonującym dla Rafaku po odejściu czy po wyjściu z portfela Jaworzna, no bo wiemy, że Jaworzno jest bardzo dużym tematem, jest jednorazowym tematem i oczywiście ten portfel po Jaworznie będzie wyglądał trochę inaczej, ale musi nam przynosić takie przychody, ażebyśmy mogli w normalny sposób funkcjonować. No to mówiliśmy wtedy o kwocie rocznej od 700 do 800 milionów, czyli jak widzicie Państwo w tym roku ta kontraktacja będzie dużo wyższa niż to, co kiedyś jeszcze historycznie planowaliśmy. Ona oczywiście rekompensuje ubiegły rok, te 750 plus to, co zamierzamy pozyskać w tym roku w kwietniu przy okazji wyników za koniec 2017 roku. Mówiliśmy o poziomie od 900 do 1 miliarda 100 milionów złotych w tym roku, że to jest taki nasz cel na ten rok. Wygląda na to, że ten cel zrealizujemy na pewno, a prawdopodobnie zrealizujemy go w jeszcze wyższym zakresie niż planowaliśmy i niż informowaliśmy Państwa w kwietniu tego roku. To jest o tyle istotne, że musimy ustabilizować przychody, musimy ustabilizować backlog po tym, co zdarzy się na koniec przyszłego roku, czyli zakończymy realizację projektu Jaworzno. Projekt Jaworzno zresztą już mniej waży w naszych przychodach, bo po prostu sam kontrakt wchodzi w fazę taką rozruchową, w fazę końcową właściwie, technologiczną. Dlatego ten backlog musimy odbudować, czy musimy z wyprzedzeniem wybudować, tak żeby po Jaworznie nie było tąpnięcia w portfelu. I w związku z tak dynamicznym rozwojem portfela chcemy dokonać rewizji strategii, chcemy jeszcze raz przyjrzeć się strategicznym kierunkom rozwoju grupy Rafako i myślę w horyzoncie 4 do 6 tygodni powinniśmy wrócić do Państwa z rewizją tej strategii. Zleciliśmy też badania niezależnemu podmiotowi, tak żeby potwierdził nasze przypuszczenia, czy nasze informacje, które posiadamy dotyczące zarówno kierunków rozwoju krajowego rynku paliwowego, jak i światowego rynku paliwowego. Paliwa to mówimy tutaj szeroko o paliwach energetycznych, również o tym naszym nowym segmencie, czyli oil and gas. 500 milionów nowych zleceń w okresie od stycznia do lipca pozyskanych, z czego ponad 600 milionów jest to segment energetyki zawodowej, prawie 200 milionów jest to ten nowy sektor oil and gas, to w tych kwotach, te kwoty oczywiście są określone poprzez też, jeżeli jest konsorcjum, to są określone przez procentowy udział Rafako, to nie jest tak, że my podajemy wartość całego zobowiązania solidarnego koncepcjalnego, tylko tego, co jest przypisane stricte w umowie koncepcjalnej do Rafako i do tego, do czego Rafako w ramach konsorcjum się zobowiązało. I tak samo te kwoty, o których będę mówił, czy liczby, o których cyfry, o których będę mówił i liczby, oddają nasz udział w poszczególnych przetargach, a nie tak zwany potencjał rynku, bądź to, w czym tak naprawdę uczestniczymy. To Państwo wszystko wiecie, tak jak w przypadku gazociągu DN-1000, wiecie, znacie całość zobowiązania, są komunikaty bieżące, to wszystko można wyczytać, ale w tych ofertach, które żeśmy faktycznie złożyli, w których liczymy niedługo na podpisanie, oprócz gazociągu DN-1000 jest również Kędzierzyn, chociażby w sektorze oil and gas, są nowe zlecenia, jeżeli chodzi o kotły biomasowe, są nowe zlecenia, jeżeli chodzi o wytwórnie. Ta cyfra tych ofert złożonych, których spodziewamy się w najbliższym czasie, najbliższy czas to jest, myślę, gdzieś przestrzeń 2 miesięcy podpisania finalnego kontraktu, czyli zobowiązań umownych z klientami, to jest kwota przekraczająca 750 milionów złotych, jeżeli chodzi o udział Rafako i zobowiązania Rafako w nowych kontraktach, poza kwotą, którą żeśmy podawali, czyli blisko 800 już pozyskanych. W związku z czym widać, że to, o czym mówiła Pani Prezes, że ta strategia kwietniowa była bardzo konserwatywną strategią tak naprawdę w stosunku do tego, jakie są oczekiwania rynku i jak ten rynek się dzisiaj zachowuje. Ten rynek bardzo dynamicznie wszedł i otworzył się na to, na co żeśmy czekali w energetyce, czyli na wdrożenie w praktyce, czyli zaofertowanie i zrealizowanie modernizacji polskiej energetyki
w zakresie ograniczenia emisji szkodliwych związków do środowiska, czyli wdrożenia konkluzji VAT. Natomiast są jeszcze klienci, którzy są przed ogłoszeniem całego pakietu modernizacyjnego na swoich jednostkach wytwórczych, w związku z czym również perspektywa pozyskania na przyszły rok jest ciekawa w tym zakresie. Oczywiście czekamy cały czas na decyzję naszych klientów odnośnie tego, jaka część parku maszynowego wytwórczego będzie modernizowana pod kątem dostosowania i uelastycznienia bloków klasy 200 i w jakim zakresie to się odbędzie. Natomiast to pokażą tak naprawdę aukcje w rynku mocy, które trzy będą jeszcze w tym roku ogłoszone, i wynik tych aukcji tak naprawdę wskaże zakres też i możliwości potencjalnej bądź konieczności potencjalnej modernizacji bloków, czyli również w tym zakresie dopiero jesteśmy przed potencjalnym tym boomem ofertowym, który planujemy w 2019-2020 roku już realizacyjnie, że się ziści. Również parowo-gazowe, grupa PGE już o tym oficjalnie poinformowała, dwa bloki klasy 500 w lokalizacji Dolna Odra plus jeden w lokalizacji bliżej niesprecyzowanej. To nie oznacza, że on nie będzie robiony, tylko pewnie, bo decyzja inwestycyjna z tego co wiemy została podjęta, natomiast nie wiemy w której lokalizacji, widać jest jakaś jeszcze dyskusja na ten temat i w tym zakresie również chcemy wziąć znaczący udział. Jeżeli chodzi o perspektywy sektora oil and gas, no to również tutaj jest przebogaty wachlarz projektów i klientów, którzy są zainteresowani skorzystaniem z kompetencji, zasobów i referencji, którymi dysponujemy, i ten sektor, ja już nie będę może wymieniał klientów i poszczególnych zapytań, natomiast my gdzieś widzimy potencjał tego sektora w wysokości ponad 4,5 miliarda tylko w nadchodzących dwóch kolejnych latach. W tej chwili bądź spodziewamy się, że jeszcze zapytań do opracowania pokaże się na ponad 5,5 miliarda w tym roku. My pracujemy w tej chwili nad ofertami, które złożymy jeszcze do końca roku w wysokości ponad 3,5 miliarda. Tutaj najważniejsze, to Państwo już o tym wiedzą, to są między innymi bloki w Puławach, tak, jest blok w Radlinie powtórzony w JSW i są postępowania właśnie w Tauronie na dostosowanie w instalacjach ochrony środowiska. Są postępowania również w sektorze oil and gas, chociażby na tłoczni Strachocina, w której weźmiemy udział. W związku z czym tu jeszcze są tematy, mamy co robić. Tu jeszcze są tematy zagraniczne. Jest cały pakiet indonezyjski, tak, w którym no bardzo chcemy i wierzymy w to, że weźmiemy udział, przynajmniej w części tego pakietu, ponieważ cały pakiet to jest ponad miliard, tylko w części przypisanej do RAFAKu, jak podkreślam. W związku z czym mamy zasoby zaangażowane naprawdę i wierzymy, jesteśmy przekonani to i wierzymy, że ten portfel, który wskazywaliśmy w kwietniu do zbudowania w tym roku, był takim oszacowaniem bardzo konserwatywnym. No to największym tematem zagranicznym jest Wilno, jest blok biomasowy w Wilnie. Jeśli chodzi o inne duże tematy, no mamy podpisaną umowę na realizację kontraktu na dwa bloki opalane węglem, każdy po 50 MW na wyspie Lombok, czyli Indonezja. Tam na razie jesteśmy w takiej wstępnej fazie, wiadomo, dodatkowo niestety ta wstępna faza no jest, czy oczywiście ona jest realizowana, natomiast pewne dodatkowe prace, dodatkowe analizy gruntu musiały być uwzględnione w związku z trzęsieniami ziemi, które miały miejsce na wyspie Lombok, ale tutaj tego projektu jeszcze w przychodach nie widać na ten moment, bo tak jak mówię, jest to bardzo wstępna faza. Jeśli chodzi o inne projekty, to już zaczyna nam pracować w portfelu mniejszy co prawda, ale temat fiński w sektorze oil and gas. Jeśli chodzi o zagranicę, to cały czas jeszcze realizujemy projekty produkcyjne, czyli w wytwórni, które są realizowane dla naszych historycznych kontrahentów, głównie z Europy Zachodniej.
I blok biomasowy jeden w tej chwili nam wszedł też do backlogu w Portugalii dla belgijskiego klienta. Także jeśli chodzi o zagranicę, to w tych tematów, które mamy zarówno w energetyce, jak i teraz też ofertujemy kolejne tematy w sektorze oil and gas, akurat przesyłowym, za granicą, one są konsekwentnie realizowane. Niektóre rynki stały się dla nas trudniejsze, a myślę, nie tylko dla nas, są tak jak rynek turecki. My zresztą patrząc na to, co się dzieje na rynku tureckim od jakiegoś czasu, coraz bardziej selektywnie podchodziliśmy do tego rynku i w tej chwili jeszcze tego nie widzimy w backlogu, ale tak jak już anonsowaliśmy, bardzo konsekwentnie chcemy wchodzić na rynek, czy powracać na rynek indyjski, ale jako dostawca technologii i tam jesteśmy w tej chwili w trakcie ofertowania. Te procesy niestety, Azja jest specyficzna, tam procesy wyboru dostawcy czy procesy przetargowe są dłuższe, znacznie dłuższe niż na gruncie europejskim. To jest pewna, zupełnie zresztą inna kultura i nawet jeżeli to są postępowania przetargowe w ramach zamówień publicznych, to ten proces negocjacji z tym finalnym klientem, znaczy z finalnym wykonawcą jest dłuższy, jest inny niż ma to miejsce na gruncie europejskim. Jak w krajach bałkańskich, do których historycznie dostarczaliśmy nasze instalacje, tam są zarówno tematy modernizacyjne, jak i tematy związane z budową nowych mocy w elektrowniach już istniejących. Także tutaj ten obszar też tradycyjny obszar Rafako cały czas jest przez nas bacznie analizowany i w tym roku na pewno jeszcze jakieś oferty złożymy, bo mamy informację taką, że przetargi powinny się w trzecim i w czwartym kwartale ukazać.